9 maja Chorzowskie Centrum Kultury pełne było rozśpiewanych i poprzebieranych małych aktorów, a to za sprawą 19 edycji Chorzowskiego Festiwalu Przedszkolaków Bobas 2014. Dzieci z chorzowskich przedszkoli przygotowywały autorskie spektakle, oceniane następnie przez specjalnie powołane jury. Szczęścia smak poczujesz, pokaż nam to tak jak umiesz, gdy poczujesz szczęścia smak z tygryskiem skacz. Podczas tego festiwalu było bardzo dużo wspaniałych pomysłów, bardzo dużo nowego podejścia do muzykowania dzieci, do zabawy instrumentami, do zabawy tańcem. Było bardzo dużo różnego rodzaju stylów muzycznych prezentowanych. Naprawdę można było usłyszeć zarówno Bacha, który tutaj za nami, czyli barokową muzykę w wykonaniu dzieci, jak i jakieś flash moby, które teraz na internecie królują, więc pełna gama różnorodności. Od 3-latków do 6-latków było wspaniale. Spektakle oceniane były w kilku różnych kategoriach. Jest 6 kategorii. Każde przedszkole mogło zaprezentować jeden zespół w jednej kategorii. Czyli maksymalnie zazwyczaj były to 4 grupy z każdego przedszkola, bo to akurat 4 grupy zazwyczaj w każdym przedszkolu są. Jury oceniało. W komisji w tym roku zasiadała pani Urszula Kamerz-Zawadzka, była również Jagoda Itman, pedagog i instruktor tańca. Była również w komisji Agata Gruszka-Zorychta, czyli ja, sztuka, animator, pedagog, muzyk. Co roku w Bobasie bierze udział kilkadziesiąt przedszkoli i kilkaset dzieci, które rozpoczynają przygotowania kilka miesięcy wcześniej. Zawsze z racji tego, że to jest dosyć jednak ważny dla nas konkurs, więc się wcześniej dzieci przygotowuje, wcześniej się opracowuje jakieś tam utwory. Ja zawsze piszę wszystko sama, scenariusze, sama szyję stroje dla dzieci, żeby było inaczej. Niekoniecznie z internetu ściągane, tylko tak, żeby było coś innego. Jesteście po występie, powiedzcie, stresowaliście się? Ja się najbardziej stresowałam ze wszystkich. A dlaczego najbardziej? Bo już trzymałam kciuki. Prowadzimy kółko teatralne w przedszkolu i dzieci sukcesywnie uczą się różnych ról, a ta rola akurat pani jest autorem. Pani ich prowadząca przygotowała bardzo ładnie, także dzieci, mam nadzieję, że wszystkim się podobało, bo mnie bardzo. Jestem bardzo dumna z nich. Przede wszystkim zabawę muzyką. To jest nasz cel podstawowy. Zabawa muzyką. Prezentowanie dzieciom, że można się bawić instrumentami, że można się bawić tanecznie, że można się rozwijać przy muzyce, że można poszerzać swoją zarówno wiedzę rytmiczną, muzyczną, instrumentalną, pamięć taneczną, pamięć muzyczną, pamięć rytmiczną, więc to ma wszystko podłoże edukacyjne, ale dla nas najważniejsze było luz dzieci na scenie, zabawa tych dzieci, naturalność tych dzieci przy okazji dobrze wykonanego zadania, czyli wiadomo, że żadne jakieś krzyki nie przechodziły. Przypadkowe uderzanie w instrument do przypadkowego rytmu, wiadomo, że też nie był brany pod uwagę, ale chcieliśmy jednocześnie połączyć dobrą pracę nauczyciela, którą widać w czasie, kiedy dziecko jest na scenie spokojne, kiedy jest wesołe, kiedy wie, co ma robić i kiedy widać, że sprawia mu to radość.